Cześć, witajcie w kolejnym złomowym odcinku Złomu jak na lekarstwo, jeśli mam być 4. Tu tylko widziałem przystawkę do celmy. O, nawet oryginalna celma, ale już taką mam, więc niech ktoś inny skorzysta. O, stara piła, z silnikiem jeszcze. Teraz ją zauważyłem. Ale straszny stan, kurczę. Jest nawet ciężko na złom przyjąć. A tutaj nic, kurde. Dobra, jeszcze zobaczymy na cienkim. Na 220. Ciekawe, czy by był sprawny, czy nie. No, zastanowię się, czy go wziąć, czy nie. Tutaj jeszcze zerknę, czy jest coś ciekawego, czy nie ma. Chyba nie ma. Ale tu wam chciałem pokazać. Zobaczcie, ile drutu. Jedyneczka. Tu ma też jedyneczka. Śmiesznie. Na pewno z firmy, ale... Ultra Makro Bestera chyba? Tam Esaba. Nie, Bestera. Dobrze mówię. Czy tam Lincolna? O. Tu jest 1-2. Ciekawa sprawa. Czekajcie, tam jest jeszcze coś. Tam już to widziałem. O, Elpro z Bułgarii. Kurde. Na stożek? Znaczy na... O, chyba to weźmiemy. Chyba tak. Kolejny dzień, ale szybki strzał, znaczy kolejny złom. Szybki strzał. Coś tam się udało wylechmanić. O, kolewa? Na złom? Chyba tak, bez jaj. Coś tam się udało wylechmanić. Nie będzie źle. Tego, to chyba doszło. To znalazłem. Tutaj pełno śmieci po dziadków. Dziadkach. A tutaj ktoś się połakomił na ścianki, które odkręcałem. A ja bym zobaczył? Chyba tak. Jeszcze na złość zaczyna padać. Więc tak na szybkości. Zobaczymy, co tu doszło. Coś doszło ciekawego, czy nie doszło. Nie to miało nic, niby. 20 metrów. Daj Panie Boże, połowę z tego. To chyba było ostatnim razem. Chyba tak. Tutaj chyba nie ma nic ciekawego. Jeszcze wentylacyjne. O kurde. Wentylacyjne rzeczy też są dość drogie. Ale dobra. Chyba się będziemy zbierać. Troszkę rzeczy namaniłem, troszkę rzeczy z elektroniki. Zastanawiam się nad kosiarką, jeśli mam być 4. Ale to jeszcze... Jeszcze się muszę na spokojnie zastanowić. Może się uda ją to sprawdzić, wtedy bym najwyżej ją wziął. Też by był jakiś pomysł. Dobra. O, o. Sorry. Teraz lepiej? No, chyba lepiej. Cześć, witajcie na podsumowaniu tego chaotycznego... O, czekajcie, wbiłem sobie tutaj kolec. No, jakiś pręcik. Odczyszczenie mnie tu zaatakował.
Dobra, poszło. No, jest tu trochę chaosu, jak tak patrzę, jak to tak wyciągnąłem wszystko. Ale wydaje mi się, że fajnego chaosu. Od czego zacząć? Zacznę od prześmiesznej zapalniczki firmy Yin Yun, czyli no, wiadomo jaka produkcja, ale kurde. Ale co mnie w niej zaciekawiło? Patrzcie. Tu jest mikro USB. Że niby jak to działa? Tam nie ma gazu, tylko co, tutaj jest jakieś napięcie i przeskakuje iskra i co się dzieje wtedy? Nie wiem, no żal, śmiesznie by było o tym robić odcinek na perełkach, ale no jak to kurde działa? JL201. No nie wiem, dlatego to właściwie wziąłem, żeby wam pokazać, że jest taka, znalazłem taką śmieszną sprawę. No. To raz, dwa. Wziąłem tą Izę Asię, czy jak ona się tam w końcu nazywa, bo już czasami nie wiem. Chyba powinno być Asia, ale tu nie ma. To jest nóweczka. Leżaczek magazynowy, także no, jak to mam powiedzieć? Przyda się. Po prostu się przyda do kuchenek, czy do czegoś. No takie rzeczy to wiecie, no. No to się przyda, tak? Jeszcze w tych pieniążkach, także już nie ma co marudzić. Dobra, weźmy tą bugarkę. Elprom Łowiecz Bugaria. No wygląda troszkę na co tutaj jest. O kurde. Dobra. Nie wiem, co tu jest grane. Z tego, co mi się spodobało, to to jest, jak to się nazywa? B12, B16 wyjście? Czy wyjście z torzek? Chyba tak jakoś. No nie wiem, fajny temat. Widać, że zmęczona życiem. Widać, że trochę robiła, bo tutaj jest mini, to już ileś odcieni. Jest to jakiś rok produkcji. 650 W. Dwubiegowy. Aha, dwubiegowa. To może to się, tym się może biegi zmienia. 400-880 obrotów. No nie wiem, gdzie tu jest jakaś tabliczka, jakiś rok produkcji, coś czego, ale co wiem, co miałem wam powiedzieć, mój pierwszy odcinek na perełkach, to pamiętam, to była ta wcześniejsza bugarka, także od tego się tak naprawdę zaczęło, od tych bugarek, dlatego chyba już taki troszkę sentyment do nich mam, że tak troszkę sentymentalnie powiem. No nie wiem, wygląda kiepsko, więc fajnie. Bo będzie się czym bawić na perełkach, albo jakiś zagraniczny kanał, a jeszcze zobaczymy. Także z tym się na pewno widzimy, bo to jest, wiecie, no naprawdę mam sentyment chyba już, tak, bo celmy mnie nie lubią, jak wiecie, ale zobaczymy, czy mnie te L-promy lubią. Dobra, może od razu ten rejestrator, to jest rejestrator do kamer Hikvision, czy jak to się tam nazywa. Później dopiero zobaczyłem, że tu jest jeszcze USB pod myszkę. Tylko nie wziąłem myszki, a wtedy tam nie widziałem. No co mam powiedzieć? 8 kamer, wyjścia, jedyna lipa to jakieś takie zasilanie. Będę musiał dobrać skądś, albo kupić po prostu taki zasilacz. I tu widziałem, nawet to nie ja zobaczyłem, tylko kolega, jeśli mam B4. To tam jest dysk jakiś. Także też się z tym... Też się na pewno z tym zobaczymy. To już w sumie mój drugi rejestrator. Tamten był taki spoko przemysłowy. Ten jest taki, wiecie, chiński, ale u moich rodziców jest taki podobny. Też chyba Hikvision? Nie, oni mają jeszcze gorszy w cudzysłowie, DVS. To jest taki inny Chińczyk. I działa to, naprawdę to działa. Jeśli ten nie jest zablokowany, bo to jeszcze może być zablokowane hasłem. Jeśli ten nie jest zablokowany, to też będzie fajnie działał. Także jestem dość zadowolony. Tym bardziej, że to może być fajny dysk. No, także tyle o tym rejestratorze. No i to też kolega rozbierał. Od razu wam powiem, bo były w sumie trzy. Dwa były takie plastiki i jeden był taki stary, oldschoolowy, metalowy. Ten metalowy miał ten plus, że miał wyjście zrobione pod normalne gniazdka. Także no to taki wiecie, no, szybsza sprawa, lepsza. Ale tamten wziął kolega, znaczy ja tamten właściwie odpuściłem, ale się i mieszam. Jeszcze raz, były trzy, dwa te, jeden metalowy. Metalowy miał ten plus, że miał gniazdka, ale był najstarszy.
Chociaż to też może być akurat plus. Metalowy wziął kolega, ale wcześniej kolega się chciał sobie wziąć tego. Czekajcie, tak czy tak? Pamiętam. Aha, bo to jest poskręcane. Dobra, chciał wziąć tego i wykręcił z niego akumulator, no bo bez sensu kupować stary akumulator, jak i tak jest do wywalenia. 600 W, 650. O, tu jest tabliczka. Ślad awaryjny, bre, bre, bre. Importer, bre, bre, bre. Gdzieś pisało na nim 600 W albo 650. No nie widzę teraz jak na złość. No, ale jaki jest plan? Plan jest taki, żeby go najpierw sprawdzić, czyli zwykły akumulator bez samochodu. Zobaczyć czy działa. A później w zależności czy będzie działać czy nie. Będą dalsze plany. No i tak jeszcze patrzę, czy coś jeszcze mam? Nie, nie mam już nic. I jeszcze ile to było? 6,5 minuty. Dobra, czas najwyższy kończyć ten chaos. Taki dzień, prawdziwy dzień. Mishmasz piękny, trochę tego, trochę tamtego, trochę tego. No. Nie ma źle. Wszystko, jak się patrzę, bułgarka chyba była po 2,50, bo to była na innym złomie. To i tamto poszło za 3,50. Także uważam, że... O, sorry. Uważam, że... Kurde, halogen mi spadł, jasna cholera. Także uważam, że całkiem nieźle. Na pewno się z tymi fantami zobaczymy. Także... Dziękuję. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, bo już jest coraz chłodniej. Chociaż ja dzisiaj widzicie, rękawy podwinięte, ale to... Ogólnie tutaj w tej norze jest ciepło, dlatego tak. No, jeszcze raz, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, cześć.